Warto zwrócić uwagę, że 9 maja 2023 roku organizacje rolnicze i bankowe we wspólnym oświadczeniu wskazały, że wprowadzone zmiany spowodują ograniczenia w finansowaniu rolników, a to doprowadzi do wzrostu kosztów obciążających rolników i wprowadzą dodatkową biurokrację. Przedstawiciele wymienionych organizacji krytycznie ocenili wprowadzone przepisy i zgłosili szereg zastrzeżeń, wskazując m.in. na, po pierwsze, ograniczenia